każdy rodzic wychowuje swoje dzieci najlepiej jak umie. Ale niestety takie przysłowiowe trzymanie naszych pociech pod kloszem nie jest rozwiązaniem. O tym, jak wybrnąć z tej sytuacji i jak nauczyć nasze dzieci samodzielności w dorosłym życiu, porozmawiam z pracownicami ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Tygiel. Zapraszam. Pani Aniu, zacznijmy od tego, czym się zajmuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Tygiel. Misją naszego stowarzyszenia jest pomoc rodzinom. Taka pomoc terapeutyczna takim rodzinom, która ma różnego rodzaju problemy i z tymi problemami nie może sobie poradzić sama. Kolejnym takim celem naszego stowarzyszenia jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i dorosłych, a także zapobieganie uzależnieniom. Nasze działania skierowane są również na poprawę zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych, a także pomoc nasza jest skierowana nie tylko do rodzin, ale do członków rodzin, czyli do osób dorosłych, do dzieci i młodzieży. Jak wygląda proces zgłaszania się rodzin do stowarzyszenia? Bo wiemy, że to nie tylko same rodziny, ale też i młodzież może przyjść i tutaj uzyskać pomoc. Na chwilę obecną dużo osób zgłasza się po prostu telefonicznie. Znajduje nasz numer w internecie, w mediach społecznościowych. Część z nich poprzez też instytucje pomocowe, tak jak MOPS, czyli asystenci rodzin kierują do nas, ale także szkoły, ponieważ my współpracujemy z różnymi instytucjami, które mają do nas kontakt, które mają też do nas zaufanie i dużo osób w ten sposób do nas się zgłasza. Mamy też doświadczenie, że coraz więcej osób to są osoby, których rodzina lub przyjaciele uzyskali u nas wcześniej pomoc. Czyli poczta pantoflowa. Tak. Pomogliśmy i przekazują dalej numer i kontakt do nas. A w jaki sposób odbywa się ta pomoc? Jakie są działania tutaj w stowarzyszeniu? I zacznijmy może właśnie od dzieci i młodzieży. Jeżeli chodzi o dzieci, to wierzymy w to, że najlepszą formą jest praca grupowa. I mamy klub Tygiel, w którym mamy dzieci od 6 do 10 roku życia. Jeżeli chodzi o młodzież, jest to grupa i to jest trening umiejętności psychospołecznych. Ale jeżeli mówimy już o młodzieży, to te zajęcia są poprzedzone konsultacjami indywidualnymi. Z małymi dziećmi tego nie praktykujemy, ponieważ mają jeszcze niewielką świadomość siebie. Starsze dzieciaki już wiedzą, czego szukają, same potrafią nazwać swoje problemy, dlatego te konsultacje indywidualne też są bardzo ważne. Ale główna praca terapeutyczna także odbywa się raczej w grupie, bo jest to najlepszy punkt odniesienia i one wtedy czują się bezpiecznie, widzą, że nie są same w tym wszystkim. A tak naprawdę dla nich najważniejszy w tym okresie jest rówieśnik, nie inny dorosły. Dlatego wierzymy w to, że praca grupowa jest najlepszą formą pomocy na tym etapie. W ramach stowarzyszenia działa też klub Tygiel. Na czym on polega i do kogo on jest skierowany? Nasza placówka Klub Tygiel jest to placówka specjalistyczna. Taka placówka wsparcia dziennego, ale prowadzona w formie specjalistycznej. Ona powstała w 2019 roku, czyli istnieje już 6 lat. I oprócz tego, że są wychowawcy, to jeszcze zatrudniamy psychologa, socjoterapeutę oraz pedagoga, który też prowadzi takie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci. Natomiast my jako wychowawcy to staramy się przede wszystkim w tej placówce stworzyć dzieciom trochę taki drugi dom, żeby miały takie poczucie bezpieczeństwa, że kiedy do nas przychodzą, żeby miały odwagę jakby zmierzyć się z różnego rodzaju problemami i przede wszystkim z tym, czego będą się mogły tu nauczyć. A uczą się czegoś takiego jak tworzenie relacji koleżeńskich. Mogą się u nas nauczyć rozwiązywania konfliktów, to przede wszystkim nie skarżenia, nie biegania, nie donoszenia, tylko właśnie my troszeczkę pracujemy taką metodą socjoterapeutyczną, żeby dzieci wspólnie, w grupie, najpierw żeby się uczyły rozwiązywać konflikty w swoim gronie. Jeśli nie potrafią albo im to źle wychodzi, to wtedy zwołujemy tak zwaną społeczność i wtedy wszyscy, cała grupa jakby w tym pomaga.
To jest o tyle fajna sprawa, że tak naprawdę takie dziecko ma ogląd jakby wielostronny problemu, że nie widzi tylko swojego, tak, swojej racji, swojej krzywdy często, tylko też potrafi spojrzeć z perspektywy innej osoby i tak jak jest na przykład oceniane. To bardzo dużo uczy. Na przykład u nas, nie wiem, po krótkim dość okresie pobytu w klubie dzieci przestają kompletnie skarżyć. Nawet jak są, to jedno drugiemu mówi, słuchaj, spróbuj to rozwiązać. Jak ci się nie uda, to ci pomożemy na przykład. Tak? Promujemy zdrowy styl życia przede wszystkim, żeby dzieci korzystały z powietrza świeżego. Mamy duży plac wokół klubu, więc mamy taki swój teren, ale też w ramach uczenia ich samodzielności wyjeżdżamy w różne miejsca bądź wychodzimy na piesze rajdy, żeby dzieciaki poznawały różne dzielnice miasta, różne miejsca, żeby się rozkochały w tym mieście, bo tu mieszkają, tak? Żeby wiedziały, gdzie co jest. W ramach stowarzyszenia działa również poradnia rodzinna. I jakie formy pomocy można w niej uzyskać? Jeśli chodzi o poradnię rodzinną, to w poradni rodzinnych zatrudnieni są terapeuci rodzinni, psycholog dzieci i młodzieży, psycholodzy, są to osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zasada jest taka, że osoba, która zgłasza się do poradni, przedstawia swoje problemy i potem na tej podstawie wybieramy formę pomocy, która będzie najbardziej odpowiednia dla tej osoby. I to są różne formy pomocy. To są konsultacje i porady, to jest terapia rodzinna, terapia par, interwencja kryzysowa, takie wsparcie psychologiczne. W ramach też funkcjonowania poradni prowadzimy trening umiejętności psychospołecznych dla młodzieży. On jest przeznaczony dla młodzieży w wieku od 15 do 18 roku życia. Stowarzyszenie prowadzi również dodatkowe działania. Tak. I z tego, co udało mi się znaleźć i z tego, co znajduje się na waszych mediach społecznościowych, jest coś takiego jak trening umiejętności wychowawczych dla rodziców. Tak. Na czym to polega? Myślę, że często rodzice, które zgłaszają się do nas z problemami wychowawczymi, mają takie poczucie, że właśnie mają problemy z wychowaniem swoich dzieci, ale nie bardzo wiedzą, jak sobie z tym problemem poradzić. Też czasami obawiają się właśnie takich treningów, czy obawiają się pomocy ze względu na to, że no, boją się oceny na przykład właśnie, bo raczej uważają, że czy tak im się wydaje, że powinni wiedzieć, jak wychowywać swoje dzieci. Czyli rodzice wstydzą się po prostu. Tak, myślę, że czasami jest tak, dlatego że myślę, że wynika to z tego, że będą musieli opowiadać o swoich problemach z dziećmi w grupie. Natomiast trening umiejętności wychowawczych dla rodziców polega na tym, że to właśnie nie jest grupa terapeutyczna. Osoby, które prowadzą zajęcia, przygotowują odpowiednie materiały, na których rodzice pracują. Pracują bądź indywidualnie, bądź w małych grupach, bądź na forum. Natomiast co jest taką tematyką tych spotkań? Przede wszystkim rodzice mogą się dowiedzieć, jakie metody wychowawcze są skuteczne. Oni sami też wypracowują te metody wychowawcze, które są skuteczne i które pomagają w takim prawidłowym rozwoju emocjonalnym dzieci. Rodzice, którzy ukończyli taki trening umiejętności wychowawczych, są bardziej pewni, wiedzą na przykład właśnie, które metody wychowawcze służą, a które nie służą dzieciom, albo też przekonują się, że które takie powszechne metody wychowawcze, jak one działają na dzieci, tak? Jak na przykład, jak działają kary, jak działają nagrody, jak można je zastąpić. I na koniec może taka rada, albo takie najważniejsze zawarte w pigułce rzeczy, czyli na czym rodzice powinni się skupiać w wychowywaniu dziecka? Co jest najważniejsze od najmłodszych lat? My wierzymy w to, że wychowanie ma jedną funkcję, czyli przygotowanie do dorosłości. Nie widzimy innej funkcji wychowania. To nie chodzi o to, żeby dziecko miało beztroskie dzieciństwo, tylko żebyśmy my go przygotowali do wychowania. I pierwszym pytaniem, które zadajemy rodzicowi, to jest to, na kogo chcesz go wychować. Jakim ma być partnerem, jakim ma być pracownikiem, jakim ma być rodzicem. Wielu rodziców wtedy po prostu otwiera usta ze zdziwienia, że w ogóle my o to pytamy. A to jest najważniejsza funkcja, czyli to, jak ten człowiek będzie funkcjonował w relacjach. Zależy nam na tym, żeby był samodzielnym, zdrowym psychicznie, emocjonalnie, odpowiedzialnym człowiekiem.
I jak można to zrobić? Można to zrobić tak, żeby przede wszystkim słuchać dziecka, tego, czego naprawdę potrzebuje, a nie spełniać tylko zachcianki, bo potrzeba nie jest równa zachciance. Żeby dawać mu przestrzeń na własne działania, na popełnianie błędów, na próbowanie, na uczenie się wielu rzeczy. Dzieci są naprawdę plastyczne i chętne do pracy i nawet do obowiązków domowych, tylko że my na pewnym etapie tego im nie pozwalamy. Dopiero jak już mają lat naście, oczekujemy, że będą coś umiały, w momencie, kiedy wcześniej były wyręczane. Więc to są ważne rzeczy. I to, czego chyba teraz współcześnie brakuje, to też stawianie granic. Czyli powiedzenie, nie możesz wszystkiego,